strzelców mamy dwóch w tym sezonie Ekstraklasy. Paweł Brożek, tej Ciniama. Do nas 19 bramek. Każdy z nich. Już mając mikrofon, chciałem serdecznie podziękować kolegom, tenorowi i tenerom za to, że mogę dzisiaj tu odebrać nagrodę. Dziękuję za to serdecznie. Paweł Brożek, piłkarz roku. Koledzy z Lecha Poznań i Legii sugerowalibym cię, zapytał, czy nie mógłbyś już wyjechać z ligi. Łatwiej byłoby coś wygrać. Nie chciałbym za dużo mówić, bo miałem bardzo ciężką noc. O to akurat nie pytałem. Także dziękuję oczywiście kolegom z Lecha, z Legii i wszystkim swoim kolegom z drużyny. Bo dzięki tak naprawdę mi jestem tutaj dzisiaj na testy, także tyle dziękuję. Trenerze, dziękuję za wszystko. Pozdrawiam. To nie była odpowiedź na moje pytanie, ale też bardzo udana odpowiedź. Raz jeszcze wielkie brawa, Paweł Brożek, piłkarz roku Ekstraklasy. Powiem tak, cieszymy się i z brązowego medalu, ale trochę niesmak jest, bo przez dłuższy okres ligi byliśmy, no można powiedzieć, kandydatem numer jeden. Niestety Wisła na finiszu nas wyprzedziła. I tutaj z tego miejsca chcę pogratulować Wiśle Kraków za to mistrzostwo. Dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować Wiśle Kraków mistrzostwa kraju. Wielka sprawa zdobyć, a tym większa obronić tytuł mistrzowski. Gratuluję również Lechowi Poznań zdobycia Pucharu Polski, jak również Śląskowi Wrocław zdobycia Pucharu Ekstraklasy. Owszem, został duży niedosyt po tym sezonie. Wydaje mi się, że każda z drużyn w pewnym momencie miała swoją szansę na to, aby zdobyć to główne trofeum. Najlepiej je wykorzystała Wisła, ale mimo wszystko chciałbym podziękować chłopakom. Praca z wami to była cała przyjemność w tym sezonie. Dziękuję również. Wisła, Kraków, drugi obrzeju, tak jest. Wszyscy zawodnicy, którzy mają białą gwiazdę na sercu, na krawacie, czy gdziekolwiek, czy w kontrakcie. Prosimy na scenę. Oto oni: Maciej Skorża, Andrzej Bar, Jacek Kazimierski, Rafał Janas, Mariusz Urban, Jan Batko, Zbigniew Woźniak, Marcin Bisztyga, Ilię Cebanu, Peter Singar, Marcelo Wedes Filio, Konrad Gołoś, Arkadiusz Głowacki, Radosław Sobolewski, Piotr Brożek, Rafał Boguski, Junior Diaz, Tomasz Jirsak, Marek Zieńczuk, Andrzej Niedzielan, Patryk Małecki, Mauro Cantoro, Wojciech Łobodziński, Paweł Brożek, Antonio de Paula Peto, Mariusz Pawełek, Piotr Ćwieląg, Krzysztof Młączyński, prezes Marek Wilczek, Jacek Bednarz, Adrian Ochalik, Kazimierz Antkowiak, Ryszard Czerwiec, Grzegorz Falk i Rafał Smalcerz. A nagrody wręczą panowie Andrzej Rusko, prezes Ekstraklasy S.A., Bertrand Le Guern, prezes Canal Plus i reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej, pan Janusz Matusiak. Prosimy, raz jeszcze brawa. Wisła Kraków, mistrzowie kraju. Kolejny sezon. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że to mistrzostwo, ten tytuł ma dla nas wyjątkowy smak. Przede wszystkim ze względu dlatego, że droga do niego była zawsze praktycznie pod górę dla nas przez cały ten rok i była bardzo kręta, ale również ze względu na to, że naszymi rywalami były dwie wspaniałe drużyny i chciałbym za tą rywalizację podziękować i wyrazić słowa szacunku dla Jana Urbana, dla Franciszka Smudy i jego zawodników, bo naprawdę to dla nas miało wielki znaczenie. Z tego miejsca chciałbym również podziękować chłopakom, już wczoraj przed nim po meczu dziękowałem, to wspaniali ludzie, mogę im w kółko dziękować za ten sezon, ale chciałbym podziękować przede wszystkim dwóm zawodnikom, jednego z nich tutaj nie ma, to jest Marek Zieńczuk i Marcin Baszczyński, którzy niestety odchodzą z naszej drużyny, ale bez których na pewno ten tytuł byłby niemożliwy do zdobycia. Dziękuję bardzo. Teraz panie prezesie, Puchar, trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski. Arek, Arkadiusz Głowacki, kapitan drużyny. I raz jeszcze brawa. Wisła Kraków, mistrzem Polski.
Chwila dla fotoreporterów, to jest, panowie, ten moment dla was. Ściśnijcie się, zawodnicy, proszę, proszę bardzo wszystkich tutaj, żeby można było was zobaczyć z bliska. Nie masz szans. Kto ci powie? Chodzę na Legię, na boks. Nie wiesz, komu ja skakałem po głowę. Nie wiesz. Pozdrów przyjdzie. Nie no, przerwać. Tam widziałem, że koło alkoholu jest taki bo Legia okropny. Ale tam na tą Legię chodzą sami, to jest chyba mordercy prawdziwy. Kapitana nie ma, nie no, kapitana nie ma. Kapitanie. Thank you.